Żeby pojechać skutecznie, musimy wyłączyć kontrolę trakcji i stabilizację toru jazdy. Wciskamy przycisk OFF, trzymamy 10 sekund. Niestety jeżdżąc po torze, nie zawsze to działa. Jak samochód wyczuje tarki i przeciążenia, dlatego stosujemy tak zwaną sekwencję pedal dance, czyli sekwencję pewnych ruchów, które mają wyłączyć wszystko oprócz ABS-u. A robi się to tak. Samochód powinien być w trybie Sport albo w trybie R+. Uruchomimy R+. I robimy następujące ruchy. Wciskamy hamulec, wyłączamy trakcję, włączamy, uruchamiamy hamulec ręczny, puszczamy hamulec, wyłączamy trakcję, włączamy trakcję, wciskamy hamulec, wyłączamy trakcję, włączamy trakcję. Puszczamy wszystko. Wówczas tutaj na wskaźnikach mamy symbol VSA. Oznacza to, że mamy wyłączony system stabilizacji pojazdu i kontroli trakcji. I ten system sam się też nie włączy na torze czy na odcinku, jak samochód wyczuje, że skaczemy, bądź jedziemy na dwóch kołach, bądź uderzamy w tarkę. Możemy korzystać z pełnej mocy i my rządzimy wszystkim, co tu się dzieje.